Witam serdecznie. Dzisiaj przygotowałem dla Was krótki film z unboxingów. Dzisiaj pierwszą rzecz, którą będziemy otwierać, będzie laptop firmy HP Omen. Parametry będziecie widzieć za chwilę na ekranie, ale zacznijmy od tego, co znajduje się w paczce. W paczce, jak widzimy, gąbeczka, no średnio to będzie użyteczne dla nas, kartka z informacjami o laptopie i jak z niego korzystać, czyli coś, co nas najmniej interesuje. No i dochodzimy nagle do pierwszego elementu, czyli do ładowarki. Ładowarka jaka jest, każdy widzi, nic specjalnego. Co mi się podoba, to to, że HP zamiast robić takie typowe cegły, robi całkiem ładne te alternatory, jak to się nazywa, Boże, nie pamiętam. Co by nie mówić, to i przynajmniej całkiem ładne te ładowarki, bo jak ktoś sobie przypomni, powiedzmy, ładowarki z Acera, to one są zazwyczaj bardzo cegłowate. Teraz może przejdźmy do głównego elementu zestawu laptopa, czyli no samej jednostki. No jak widzimy, jednostka jaka jest, jeszcze nikt nie widzi, ponieważ jest ona zapakowana w takim oto czymś. I wyjmujemy laptopa, proszę bardzo, proszę zobaczyć. Wygląda, nie wiem, troszeczkę jak myśliwiec F-16. Albo no, mi personalnie kojarzy się troszeczkę z designem Lamborghini. Jak widzimy, całkiem ładnie zrobiony laptop. Na górze jest karbon, co jest w ogóle bardzo miłym dodatkiem do tego laptopa. No sam wygląd zewnętrzny jest bardzo wyzywający, wygląda całkiem ładnie, no mówi ci wprost, że to jest gaming tak naprawdę. Parametry laptopa są mniej więcej na poziomie mojej jednostki centralnej, czyli jest to naprawdę bardzo mocny sprzęt, ma bardzo dużo fajnych feature'ów. Jednym z tych feature'ów jest ta właśnie oto klawiatura. Klawiatura jest podświetlana i za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Klawiatura ma parę trybów podświetlania. Jednym z trybów podświetlania jest taki, no to jest domyślny tryb, czyli świeci się cała klawiatura, ale możemy to przełączać w taki sposób. Wtedy podświetla nam się tylko i wyłącznie w SAT. No i muszę powiedzieć, że cały sprzęt jest naprawdę bardzo, bardzo solidnie zrobiony. Ale to nie jest jedyne, co mam dzisiaj dla Was do pokazania, ponieważ dostałem jeszcze słuchawki. Proszę bardzo, Vion 7.1. Surround. I powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony odnośnie tych słuchawek. Przetestowałem je na paru piosenkach i muszę powiedzieć, że naprawdę jest to świetna opcja. W cenie coś koło 200 zł dostajemy naprawdę słuchawki dobrej jakości, które mają bardzo fajne pudełko rozdzielcze, które rozdzielają nam dźwięk na 7 kanałów. I powiem tak, w zestawie dostałem jeszcze grę, Far Cry 5, no kot na grę, bo tam pudełka nie było, co prawda. Ale muszę powiedzieć tak, że same słuchawki są świetnie zrobione, bardzo fajnie pasują na moją przerośniętą głowę. No i przede wszystkim coś, co zdarza się w wielu słuchawkach, to jest to, że często ściskają mi bardzo mocno okulary. Z kolei nie dzieje się to w tych słuchawkach i muszę powiedzieć, że mi to bardzo pasuje. Bardzo dobrze izolują wszystko, co jest dookoła, czyli słyszymy tylko i wyłącznie to, co powinniśmy słyszeć i jesteśmy dosłownie wtedy odcięci od otaczającego nas świata. Słuchawki mają też bardzo fajną funkcję, ponieważ mają takie pokrętło, może za chwilę je tutaj przebiję. I to pokrętło pozwala na osobne ściszanie nam gier i osobne ściszanie nam czatu głosowego, na którym powiedzmy jesteśmy na Discordzie, na Skype'ie, nie wiem, zależy z czego korzystacie. Jest to o tyle zabawne, że nie wiem jak to działa, jak słuchawki to rozpoznają. Ale sama technologia wydaje mi się bardzo ciekawa. Słuchawki prezentują się w ten sposób. No i słuchawki są jeszcze podświetlane po bokach. Niebieska poświata, nie RGB, ale wygląda to w miarę znośnie. Jak widzicie, słuchawki wyglądają w ten sposób. Mikrofon wysuwa się tak. Muszę powiedzieć, że jest to całkiem wygodna opcja, chociaż mikrofon nie jest najlepszej jakości. Aczkolwiek same słuchawki, naprawdę nie mogę im nic zarzucić. Można powiedzieć, że mamy teraz tu przebitkę z Majora Zero. Fani MGS-a wiedzą, o co chodzi. No i tak, widzicie, to jest ten element, którym się ścisza. Jest bardzo wygodny, mogę sobie go wpiąć w mój codzienny ubiór, czyli w mój fartuch. I jest to bardzo fajne, mogę sobie ściszać, zwiększać głośność. No i najfajniejsze jest to, że jest tam też regulacja basu. To by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o taki wstępny opis tych słuchawek. Ja mogę się pożegnać i mogę powiedzieć, że kiedy dokładnie stestuję ten sprzęt na najnowszych, najlepszych grach, powiem coś więcej. Do usłyszenia!